Od wielu lat zawsze lipiec jest miesiącem pracującym. Paweł Amulewicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku lokalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. Naszym gościem jest Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Wakacje, to już nie powolutku, ale bardzo szybko zbliżają nam się do końca, ale jeszcze zostańmy w tym klimacie wakacyjnym. No i pytanie na początek, Zespół Placówek Edukacyjnych w wakacje tak nie do końca odpoczywa. Znaczy, odpoczywają uczniowie, ale też nie wszyscy, dlatego że jakby od wielu lat zawsze lipiec jest miesiącem pracującym, bo organizujemy wypoczynek dla naszych uczniów, dla tych rodziców, którzy nie mogą w tym czasie zapewnić opieki. I oczywiście działa również przedszkole. Mamy tylko taką techniczną przerwę, gdzie należy odświeżyć przecież wszystkie pomieszczenia, obmyć zabawki, tak, żeby nowy rok szkolny przywitać w pełni dobrych warunkach i przyjemnych. Wakacje w dalszym ciągu niestety to jest też taki czas, kiedy dzieci autystyczne czy dzieci z różnego innego rodzaju problemami gdzieś tam są niestety wytykane na wczasach, czy nawet rodzicom zwraca się uwagę, jak pani wychowuje, czy pan wychowuje swoje dziecko. To są przykre obrazki, przykre momenty, ale one się zdarzają. Zdarzają się przykre takie momenty, rodzice o tym mówią, natomiast trzeba podkreślić, że ich jest coraz mniej. I to jest to, co należy podkreślać i mówić o tym głośno, że świadomość społeczna w zakresie wiedzy o autyzmie jest coraz większa. Ale zdarzają się też przepiękne sytuacje, bo ostatnie kilka dni temu odbieram telefon i okazuje się, że pan znalazł dokumenty naszego ucznia w Zakopanem, zadzwonił do szkoły, powiedział, że znalazł dokumenty, pieniądze i że prześle na adres tego ucznia, zawiadomiliśmy mamę, wszyscy byli uradowani. Czyli oprócz tych takich trudnych momentów, no jest ta duża życzliwość również i no tutaj ten pan dokonał pewnego wysiłku i bardzo, bardzo mu jesteśmy za to wdzięczni. Za chwilkę o tym mówiliśmy na początku. Rok szkolny, nowy rok szkolny, to będzie czas dla was trudny, czas jeszcze przemian związanych z reformą edukacji, czy już wdrażacie z kopyta nowy program nauczania i działacie po prostu? Każda reforma niesie za sobą jakby różne niepewności. I tutaj rzeczywiście mieliśmy trochę takich trudności związanych choćby z rekrutacją do liceum. Było chętnych więcej niż mieliśmy miejsc. Udało nam się ten problem rozwiązać na całe szczęście. Natomiast pewnie szybko zmieniające się prawo generuje różnego rodzaju trudności. Będziemy je rozwiązywać spokojnie. Najważniejsze, żeby ten spokój mieli nauczyciele i nasi uczniowie, bo od tego zależy ich edukacja w spokoju, w takiej przyjaznej atmosferze. No, oni się więcej nauczą. Warto też chyba w tym momencie wspomnieć o tej waszej inicjatywie, która od lat już tak naprawdę ją realizujecie, zbieracie kolejne cegiełki i te finansowe i te może trochę już prawdziwe na kuźnię pracy Modrak. To będzie rozwiązanie, czy to może być rozwiązanie dla dorosłych niepełnosprawnych, którzy no właśnie na przykład na pomoc rodziców już liczyć nie mogą, a chcą być w miarę swoich możliwości samowystarczalni? No, tu już zaczynamy trochę w tej koncepcji się poruszać, ponieważ za chwilę będziemy otwierać uroczyście funkcjonujące już w budynku na Bałtyckiej warsztaty terapii zajęciowej, ale mamy tam 3 mieszkania treningowe. Zaczniemy programy związane z treningiem umiejętności związanych z samodzielnością życiową. Kolejny etap to będzie utworzenie takiego domu mieszkalnego dla naszych podopiecznych. I kiedyś mówiliśmy o koncepcji Modraka jako jednej budowli i w jednym miejscu. Dzisiaj, ponieważ nasze doświadczenia wskazują na to, że być może to nie jest najlepszy pomysł, więc robimy system połączonych instytucji, które będą właśnie miały nazwę Modrak. I tak dojdziemy do tego, o czym przez wiele lat mówimy. Na koniec jeszcze, pani dyrektor, w takim razie, gdzie szukać informacji i jak wesprzeć, bo każdy z nas może tą swoją, mówię, umowną cegiełkę do budowy Modraka czy do budowy kilku tych placówek dołożyć. Zawsze można wejść na stronę Wyjątkowe Serce.
i tam odszukać wszelkie informacje. Również na naszej stronie, czy na stronie Zespołu Placówek Edukacyjnych, również mamy KRS. Zawsze możecie się Państwo podzielić swoim 1%. I do tego serdecznie zachęcam, ten procent na pewno pomnożymy ku jakby lepszemu, godnemu życiu osób z niepełnosprawnościami. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv